Dominik Durniada, ze mną jest Oskar Piechota. Oskar, przede wszystkim gratulacje, bo mówiło się o tym już od kilku tygodni, nieoficjalnie, że jesteś w UFC. Dzisiaj wiemy już na 100%, że jesteś naszym kolejnym zawodnikiem. Jakie to uczucie trafić w końcu, no bo ty nie ukrywałeś od lat, że to jest twój główny cel. Tak, no, cześć, witam wszystkich. Nie ukrywam, że zawsze stawiałem sobie wysoką poprzeczkę, jak startowałem, no mówię, czy w grapplingu, czy no mówię, no i w MMA, no to raczej starałem się wybierać turnieje, które są najmocniej obsadzone, które są, że tak powiem, na najwyższym poziomie, bo tylko to mnie interesowało, zawsze byłem, tak myślę, mocno ambitnym zawodnikiem. No jakie uczucie, no jest to, mówię, z jednej strony jest to wielka radość, z drugiej strony taki delikatny, powiedzmy, stresik, tak można powiedzieć. Dopiero teraz zaczyna się, że tak powiem, no ta weryfikacja, to taka prawdziwa przygoda. No i trzeba tylko i wyłącznie dobrze się przygotowywać, dawać fajne walki i wszystko zweryfikuję. Czy ty wiedziałeś o tym, że będziesz w UFC minutę po walce, albo nawet 5 sekund po walce z Jasonem Radcliffe'em, bo tak się mówiło, że to jest kropka nad i, jeśli pokonasz tego zawodnika, tym bardziej, że pokonałeś go w fenomenalnym stylu. No jeden z najlepszych knockoutów w twojej karierze, jeden też z najszybszych, bo 32 sekundy. To była chyba taka pieczęć, która dała pewność, że to UFC będzie, ale czy rzeczywiście było tak, że po prostu to było już dogadane, że to zwycięstwo, jesteśmy na 100%, kontrakt podpisany? Znaczy tak, Paweł Kowalik mówił, że jeżeli po prostu wygram tą walkę, no to będę w UFC. Więc mówię, no po walce no teoretycznie było tak, że powiedział, że okej, że będzie kontrakt, no ale do momentu, kiedy po prostu ten kontrakt nie miałem w ręku, nie podpisałem, nie odesłałem, no to zawsze jest taka troszeczkę niewiadoma, ale no generalnie takie było założenie, że po prostu jeżeli wygram, to pójdę do UFC. Okej, a jak to się stało, że z błyskotliwego, no i świetnego grapplera, bo wszyscy wiemy, że jesteś w tej płaszczyźnie no niesamowicie klasowym zawodnikiem, jeśli chodzi o sam grappling, ale też jeśli chodzi o MMA, stałeś się tak dobrym uderzaczem, no bo te twoje ostatnie występy to jest, ręce same składają się do oklasków. Znaczy też już to niejednokrotnie mówiłem, że tak naprawdę tak samo długo jak i parter trenuję stójkę, więc no nie jest to na tej zasadzie, że nagle odstawiłem parter, założyłem rękawice, zacząłem boksować, tylko no cały czas ta stójka nie było chyba takiego, nie wiem, tygodnia, może miesiąca, żebym po prostu nie robił czy jakichś tarcz, czy sparingów, czy po prostu nie szedł na trening grupowy, nie boksował, no bo też bardzo lubiłem to robić. Robiłem może z troszeczkę mniejszą intensywnością, skupiłem się na startach w grapplingu. Nie startowałem na jakichś turniejach czy zawodach stójkowych, więc no mniej, że tak powiem, było o tym głośno. Raczej wszyscy uważali mnie za parterowca, ale no mówię, no też już od lat tą stójkę szlifuję, trenuję. No teraz bardziej to wszystko układamy, żeby to łączyć w jedną całość. I no cały czas myślę, że staram się rozwijać w tej płaszczyźnie i mam nadzieję, że nie zatrzymam się w tym rozwoju. Wiesz, to jest co innego cały czas trenować, a co innego potem to wprowadzać w życie, no bo wydaje się, że rzeczywiście ty znalazłeś bardzo fajną receptę na to, żeby połączyć ten swój grapplerski styl ze świetną pracą w stójce. No ta akcja walki w walce z Radcliffe'em, no to najlepszej próby szkoła ukraińskiego boksu. Zejście po ciosie prostym, krótki lewy sierpowy, no to się naprawdę oglądało tak, jakbyś wywodził się prędzej właśnie ze sportów stójkowych niż parterowych. No, też nie ukrywam, no szlifowaliśmy to i na treningach, no teraz trenuję głównie z Grzegorzem Jakubowskim, wcześniej jeszcze z Maciejem Brzostkiem trenowałem, też dużo uwagi zwracaliśmy na, no właśnie też i na te sierpy, więc no też myślę, że sama akcja nie wzięła się z przypadku, no jeszcze zanim jeszcze z Maćkiem to jeszcze trenowałem w Kobe Gym, więc no też jakieś doświadczenia pozbierałem przez ten cały czas. Teraz staramy się po prostu to połączyć, żeby jak najlepiej działało w MMA i mam nadzieję, na razie jesteśmy na dobrej drodze. Kiedy ostatni raz biłeś się na własnym podwórku w Trójmieście? Kiedy ostatni raz tam stoczyłeś jakiś ważny dla ciebie pojedynek? W Trójmieście biłem się z Craigiem White'em na gali Time of Masters. To była ostatnia walka. Chyba nawet i jedyna, kiedy to biłem się właśnie u siebie.
ale no mówię, no już troszkę czasu minęło, wtedy naprawdę dużo kibiców przyszło, czułem fajny doping z ich strony, więc mam nadzieję, że i tym razem zbierze się sporo osób. No, Ergo Arena jest oczywiście większą halą niż ta, na której była tamta gala, ale no też jest to troszeczkę większa renoma, więc myślę, że będzie pozytywny oddźwięk, dużo osób przyjdzie i będzie słychać doping z trybun. Jest to dla Ciebie podwójnie ważne, że właśnie zadebiutujesz nie tylko na UFC w Polsce, ale właśnie na UFC w Gdańsku? Tak, bardzo się cieszę, że pokażę się przed swoją publicznością. Jest to dla mnie tylko i wyłącznie dodatkowy doping i motywacja do jeszcze cięższych treningów, więc tylko i wyłącznie się cieszę. Cieszę się, że ten debiut będzie u mnie w mieście i będę miał okazję zawalczyć po prostu przed swoimi. Jonathan Wilson, Twój rywal najbliższy, schodzi z wagi wyżej, to raz, dwa, dwie porażki, czyli na pewno olbrzymia motywacja do tego, żeby no nie wypaść z UFC, bo porażka pewnie będzie tym skutkowała. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym przeciwniku na tę chwilę? No na tą chwilę tak naprawdę nie mam go prześledzonego, raczej jak z reguły, jak oglądam walki swoich rywali, to jest tam z jedna, dwie walki, żeby mieć ogólny taki przegląd, a resztę roboty wykonują trenerzy i to oni, że tak powiem, analizują styl walki i robimy wtedy akcje typowo pod niego, ale no tak jak mówisz, no na pewno będzie mocno zdeterminowany, będzie chciał dać siebie 100%, liczę po prostu na ciężką walkę, że będzie to fajna, dobra walka i no mówię, no ja na pewno też nie odpuszczę, też jestem mocno zdeterminowany, zmotywowany, więc dam z siebie totalne 100% i myślę, że będzie ciekawe zestawienie. Przez lata się mówiło za kulisami, że jeśli stawiać kogoś za przykład w Polsce jako zawodnika, który trenuje naprawdę ciężko, no to jest to Oskar Piechota. Mówiło się o tym, że ty potrafisz robić 18 jednostek treningowych tygodnia, bo po 3 treningi dziennie czasami też w weekendy jeszcze coś dokładałeś. Czy to cały czas tak wygląda, że ty jesteś, prawie nie schodzisz z maty? Znaczy, no pytanie, czy to było tak naprawdę mądre, to przydarzyła się kontuzja, myślę, że to też... Potwierdzę, że kiedyś to tak wyglądało, że rzeczywiście po 3 treningi dziennie potrafiłeś robić i to nie treningi, powiedzmy sobie tam przebieżki, tylko na przykład rano parter, potem stójkę i potem jeszcze raz parter. No było tak, że tych jednostek chyba było przez pewien okres chyba 16 jednostek treningowych, no teraz to jest około 13. Znaczy mówię, To luzik. W momencie tak naprawdę okresu przygotowań, tak? No staramy się raczej robić różnorodność treningów, żeby to jakoś jeden nie wykluczał drugiego, że załóżmy, jeżeli zrobię biegi, to mogę to połączyć z siłownią, potem zrobię na przykład technikę parterową, a sparingi będą w kolejnym dniu, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Ale no też uważam, że był moment, że po prostu nie trenowałem mądrze, nie umiem. Dalej mam z tym kłopot, ale już trochę jest lepiej. Ciężko mi było odpuszczać treningi, że odpuściłem trening, taki się czułem, że nie poszedłem, nie zrobiłem, ale myślę, że z tego też wynikła kontuzja, że byłem przemęczony, ten organizm nie był wystarczająco zregenerowany i gdzieś już no, poszło obciążenie na to kolano. No stało się jak się stało, no trochę miałem przestoju, przerwy, ale na pewno dużo pozytywnych wniosków z tego wyciągnąłem, więc mam nadzieję, że teraz będzie to mnie omijało szerokim łukiem. Już mi jest troszkę łatwiej, że tak powiem, odczytać sygnały, które daje moje ciało, że jeżeli coś jest naruszone i boli, no to jednak ten dzień, dwa niczego nie zmieni, a może dużo zepsuć, więc staram się bardziej z głową do tego podchodzić, no i też konsultuję więcej rzeczy z trenerami. No i tak na sam koniec. UFC lubi bardzo zawodników, którzy nie tylko walczą efektywnie, ale przede wszystkim efektownie. Gdyńskie Piranie są znane z wielu sztuczek parterowych, między innymi ty lubisz bardzo taką technikę, która nazywa się japońskim krawatem. Bardzo rzadko spotykana technika w UFC. Czy będziesz gdzieś tam się pokusisz o to, żeby na przykład tak jak Ben Sanders wejść do UFC właśnie i zaznaczyć tutaj takie swoje wejście, że każdy to zapamięta techniką, której po prostu nie widzimy na co dzień? Znaczy tak, no wydaje mi się, że poddania wynikają po prostu z przebiegu walki. Jeżeli jest okazja, żeby pójść po jakieś skończenie, no to staram się to robić. Raczej jestem zawodnikiem, który
stara się kończyć te walki przed czasem. Jak startowałem, startuję w sumie tak też cały czas w zawodach submission, to raczej dążyłem do skończenia. Rzadko wygrywałem na punkty, raczej większość walk kończyła się przez poddanie. I tak samo no i w MMA. Staram się też dawać, no, mam nadzieję, ciekawe walki. Robimy to też dla publiczności, więc żeby im więcej kibiców gdzieś tam, im więcej osób odbiera te walki jakoś na plus pozytywnie, no to tym lepiej to wychodzi po prostu dla zawodników, którzy się biją. No i mówię, no raczej staram się dawać te walki takie ciekawsze, nie staram się nie zamulać w tych walkach. No i mam nadzieję, że i tym razem po prostu będzie ta walka się podobała kibicom i będzie fajne widowisko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.